Dzień dobry. Firma Promek wita naszych widzów i przedstawia relację z dwudniowych 28 Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz 16 Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych. To wszystko miało miejsce 10 oraz 11 września 2022 roku w Sielcach. Firma Promek zaprezentowała marki, jakie sprzedaje i ma w swojej ofercie na dzień dzisiejszy. Przedstawiane spośród marek, jakie oferujemy, były ciągniki rolnicze marki Kubota w wersji premium o mocy maksymalnej 170 koni mechanicznych, cechujący się 4-cylindrowym silnikiem. Spulchniarka do łąk marki budzącej spore zaufanie wśród klientów firmy Rolmek, jaką jest firma Joskin. Podczas pracy w szybki sposób możemy przesiać dużą ilość łąki taką maszyną. Kosiarki polskiej marki Samasz, wybijające się na polskim, jak i również światowym rynku. Rozsiewacz nawozowy kolejnego polskiego producenta, jakim jest marka Unia, budząca duży respekt względem sprzedaży na rynku pras, jak i prasowi Jarek. McHale Fusion Vario, sprzedana w firmie Rolmek w bardzo dużej ilości egzemplarzy. Poprzez wykonanie, dopracowanie w każdym szczególe sprawia, że prasa podczas robienia balotów staje się przyjemnością dla polskiego rolnika. Do tego takie zaufanie wzbudza pośród klientów naszej firmy. Następną maszyną, jaka była zaprezentowana, to pług obrotowy marki Overum. Siedmioskibowy, sprzedany przed samymi targami po pierwszych pracach polowych, cechujący się doskonałym szwedzkim wykonaniem, wytrzymałością podczas ciągłej eksploatacji przez lata, budząc wielkie zainteresowania klientów w naszej firmie, sprzedaje się praktycznie jak ciepłe bułeczki. Zbliżając się do ciągnika prostego czeskiego producenta, jakim jest Zetor Forterra HSX 120. Dla polskiego rolnika przy średnim gospodarstwie nadający się do każdej maszyny, budzący duże zainteresowanie i sprzedany w dużej ilości egzemplarzy w firmie Rolmech. Z przodu do stoiska dostępny praktycznie od ręki wał polskiego producenta do ugniatania kiszonki na pryzmie. Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o naszej ofercie, nie tylko z maszyn zaprezentowanych na targach, serdecznie zapraszamy do kontaktu z handlowcami firmy Rolmech. Przyczepa marki Pottinger. Tak, jest to już druga przyczepa trzyosiowa z przesuwną ścianą sprzedana przed targami do tego samego rolnika w naszej filii w oddziale Węgrowie. Przez to możemy zauważyć, że klient był zadowolony z pierwszej i w celu zaoszczędzenia czasu pracy nabył u nas kolejną taką samą przyczepę marki Pottinger dla lepszego również komfortu pracy. Wóz asenizacyjny, jaki widzimy, to sprzedany również w Węgrowie marki Zunhammer, którego omówienie możecie znaleźć Państwo również w poprzednich naszych filmach na YouTubie, na kanale firmy Rolmech. Nie tylko w Węgrowie, jak również w innych oddziałach. Mamy również inne oddziały na terenie Mazowsza. Oglądajcie nas i bądźcie z naszą ofertą na bieżąco. Subskrybujcie również kanał. Zapraszamy do oglądania również następnych naszych materiałów. Pozdrawiamy, firma Rolmech.